Hej, witajcie na kanale Infliper, kanale, na którym chcę Wam pokazać, zresztą z Panią Prezes, że samochody elektryczne to nie jest czarna magia. Dzisiaj testujemy Mercedesa EQS, także oglądajcie. Zaczynamy test wnętrza Mercedesa EQS. Zaczniemy od tego, że ma klamki jak w Tesli Model S, wysuwane. Drzwi otwierają się prawie skąd 90 stopni, także bardzo szeroko. Słuchajcie, wczoraj jak pierwszy raz siedziałam w tym samochodzie, to cieszyłam się jak dziecko, bo odkrywałam bardzo dużo różnych nowych funkcji. Ten samochód ma generalnie bardzo, bardzo dużo przycisków w środku, także jest co opowiadać. Myślę, że nawet nie wszystko będę wiedziała, co jest co, bo bez instrukcji to tu się chyba nie da. I teraz tak, kluczyk jest taki jak w Tesli, tak? Nie, no broń Boże, nie ma już stacyjek. Odpala się go tutaj przyciskiem start-stop. Fotele reguluje się tutaj na drzwiach. W ogóle sterowanie fotelami jest tylko na drzwiach, tak? Tutaj ten kształt przypomina dokładnie fotel i każda jego część reguluje odpowiednią część fotela, tak? Tutaj mamy taki pod, jakby nie wiem, podnóżek. Taka tutaj jest część pod nogami, która się wysuwa. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, bo ta kierownica jednak, która też jest zresztą regulowana, może ją podniosę sobie. Nie, mam już na maksa podniesioną. No więc tutaj ta część, taka pod łydki. Nie wiem tak naprawdę, czemu to służy, ale jest tu taka regulacja. Przesuwanie fotela do tyłu, do przodu, do góry. Ja już podniosłam na maksa, bo ta deska, też to o tym wczoraj mówiłam, jest bardzo wysoko. Niestety już bardziej się nie da, można w dół tylko obniżyć ten fotel. Oparcie, tak, przód, tył i tutaj mamy jeszcze regulację zagłówka. Jest podgrzewanie, tu mamy podgrzewanie foteli, 3-stopniowa regulacja, mamy wentylację foteli, to jest coś, czego brakuje zdecydowanie w Teslach, wentylowanych foteli. Przynajmniej ja nie znam egzemplarzy, które by to miały. Jest blokada drzwi, można zablokować, odblokować. Do tego jest fajny panel, wiecie co, fajna sprawa, bo nie ma tego tradycyjnie, nie ma tego uchwytu, który gdzieś tam brakuje, ale tu jest tak wyprofilowane to, te drzwi są tak wyprofilowane, że tutaj można się trzymać, tak, bo tam jest normalnie przestrzeń. Jak się otwiera drzwi, fotel mi się reguluje sam do wysiadania, to tutaj można za to złapać i wygodnie zamknąć i też podczas, no może kierowca niekoniecznie, ale pasażer podczas podróży może się tutaj trzymać. Jest schowek, gdzie można wrzucić jakieś klucze, nie klucze, bidon, jakieś takie rzeczy podręczne. Sprawdzałam wczoraj, ten bidon tu się mieści, aczkolwiek nie jest to takie fajne położenie jak w Tesli, że zwłaszcza w trójce, że się go kładzie i on nie leży, tylko jest tak w pozycji pionowej gotowy do wyjęcia. Na konsoli głównej mamy prędkościomierz, zasięg. No wnętrze tak w ogóle już, bo dzisiaj już trochę moje emocje opadły. Wczoraj bardzo byłam zafascynowana tym, ile ten samochód ma opcji różnych i jak bogate ma to wnętrze. Generalnie to, co największe na mnie wrażenie zrobiło, to ta nawigacja, bo ten panel, zobaczcie, to jest jedność tak naprawdę. To jest jeden wielki wyświetlacz. On nie jest, tak jak w Tesli, wydzielony. To wszystko fajnie tutaj jest tak skomponowane, tak płynnie. Na panelu dla pasażera jest dostępne to samo menu, które jest na panelu środkowym, także to jest pewnie po prostu dlatego, żeby było wygodniej pasażerowi, żeby nie musiał się nachylać tutaj do środka. Co jeszcze? Mamy schowek. Wczoraj widziałam go, gdzieś tutaj się otwiera. No, taki schowek standardowy, całkiem spory, nie jest za mały, na papiery chyba. Tutaj mamy dwa ładowania, gniazdo USB-C i sprawdziłam, jest ładowarka indukcyjna też. Bardzo fajnie. Telefon się ładuje. Są dwa miejsca na kubki i to mogą być kubki mniejsze, większe, bo są takie regulowane, dostosowują się do wielkości kubka te dynksy, tak bym to powiedziała.
piękne drewno. Tutaj jest panel jeszcze, który już, tak jak mówiłam, odpala się tutaj samochód, można regulować głośność, tu są awaryjne. Kolejny schowek w tym samochodzie tutaj na przyciśnięcie i też kolejna ładowarka indukcyjna, także jedna dla kierowcy, druga dla pasażera. Tu też są dwa gniazda USB-C, a mój telefon się ładuje, można pokazać. Jest mnóstwo fajnych gadżetów. Fajnie to by widać wieczorem, a teraz nie za bardzo, bo mamy słońce, ale może będzie widać na tych wczorajszych filmach. Tutaj są wszędzie panele LED-owe, te się świecą na niebiesko, świecą się pasy na czerwono, nie wiem czy widzicie, fajnie to wygląda. I jest to, co ja zachwalałam wczoraj, czyli kolejne pod tą konsolą środkową. Ona nie jest zabudowana, jest otwarta i pod spodem jest miejsce, gdzie można wrzucić na przykład torebkę i ma się ją wtedy pod ręką. No i to, co mi się bardzo podoba i chciałabym mieć w swoim samochodzie, to słuchajcie, szyberdach. Ale szyberdach z zasłonką. Niekoniecznie bym potrzebowała szyberdach, ale taką zasłonkę bym potrzebowała i to jest też dotykowe. Na przesunięcie pierwsze odsuwa się ta zasłona, która chroni nas od światłem i nagrzewaniem się pojazdu. Drugi raz palcem i otwieramy szyberdach. Tutaj są jeszcze przyciski włączanie świateł. Te światła tym przyciskiem włączają się oba. Tutaj na dotknięcie, przesunięcie palca włączają się poszczególne, słuchajcie. Światła w całym samochodzie, tego też teraz nie widać, nie robi to takiego wrażenia jak wczoraj. Tutaj jest połączenie telefonicznie i wezwanie pomocy. Jeśli chodzi o drzwi pasażera, to one otwierają się bardzo szeroko. Teraz widzę, że tu jest kolor granatowy, wczoraj wyglądało to jakby to był ciemny jakiś taki, a teraz widzę, że to jest granatowe wszystko w słońcu. Drzwi się otwierają szeroko, także wsiada się wygodnie. Tutaj jest wysuwane z tego podłokietnika, nazwijmy to, jest wysuwane miejsce na dwa kubki, też dopasowują się tutaj przez te takie klapeczki, dopasowują się do wielkości kubka, więc to jest fajne, za małe nie będą latać, tak, dla pasażerów. To jest chowane i zamykane. No, tu akurat ten pasażer, który siedzi na środku, tu nie ma za wygodnie, bo to jest twardy, tak? Ale te siedzenia są bardzo wygodne. I tutaj jest dla pasażerów sterowanie nawiewem, tak? Czy nawiew ma być z góry, czy na nogi, ciepło, zimno. Można też wyłączyć. To jest... Tutaj jest sterowanie światłami. Tymi światłami z tyłu można sterować i zarówno z miejsca kierowcy, i z miejsca pasażera. Tutaj jest oświetlenie całego tyłu i słuchajcie, świecą się teraz cztery światła. Jest 1, 2, 3, 4 i one oświetlają cały tył. To wieczorem wczoraj robiło niesamowite wrażenie, bo tutaj siedziało się, to oświetlenie było takie jak w limuzynie. Można wyłączyć całościowo i włączyć sobie tylko tutaj do czytania stricte dla pasażera. Widzę, że tu jest jakaś zasłonka, ale nie widzę opcji jej otwierania. Także to jest na stałe, tak? Gniazdo ładowania otwieramy manualnie poprzez lekkie wciśnięcie. Otwiera nam się gniazdo. W pierwszej kolejności mamy typ 2. Tutaj jest taka zawleczka i wtedy mamy CCS. Przechodzimy do testu sadownika. Słuchajcie, bagażnik można otworzyć zarówno stąd, jak i na drzwiach kierowcy. Jest otwieranie. Bagażnik jest duży. Zaraz zobaczymy, czy jest pakowny. Sprawia wrażenie dużego. Zobaczymy, czy jest pakowny. Tutaj są jakieś kable, ale jest też taki mniejszy schowek, gdzie można te kable wrzucić. To zaczynamy test sadownika, słuchajcie. Bagażnik sprawia wrażenie dużego, ale takiego mało pakownego. Sprawdzimy, ile wejdzie skrzynek. Sprawdzamy, czy nam się tak zamknie.
już wie, że się nie zamknie. Fajne jest to, że on już nie dochodzi do końca z zamykaniem, bo już wie wcześniej, że się nie domknie, ma jakieś takie czujniki najwyraźniej. Zmieściło nam się 5 skrzynek, to ewentualnie jeszcze by parę weszło. Podejrzewam, że tutaj z tą na u góry też może być problem. Sprawdzimy. Zmieściła się. No dobrze, czyli mamy pojemność 6 skrzynek. Tak jak mówiłam, te fotele oczywiście są składane. W porównaniu do Y tutaj nie ma przycisku żadnego do składania foteli. Trzeba je z pozycji pasażera złożyć. Składają się tak jak w każdym innym samochodzie, tak? A wtedy ta przestrzeń bagażowa robi się większa. Ja nie będę tych skrzynek tam wkładać, bo szkoda mi samochodu. Można ściągnąć tą zasłonkę, złożyć siedzenia i mamy bardzo dużą przestrzeń. Tylko nie wiem, czy ktoś, kto ma taki samochód, to potrzebuje przewozić tutaj dużo rzeczy w tym bagażniku. Zgodnie z tradycją samochód trafia u nas na podnośnik, także Mercedes EQS, zaraz będziemy zaglądać pod niego i zastanawiać się, czy to jest dobry samochód, czy nie, pod względem zawieszenia. Także podnosimy! Ten wahacz, bardzo podobny do tego, co mamy w Tesli. Ten wahacz również. Ogólnie rozwiązanie, tak, czyli zwrotnica na 3 wahaczach powieszona. U góry wahacz górny, taki jak w Tesli. No i zawieszenie pneumatyczne. Też osadzone na tym wahaczu poprzecznym. Tutaj. Także te hamulce no, na pewno mają dużą moc i są w stanie ten samochód zatrzymać przy tej masie, no bo to jest nie lekki pojazd. Sama obudowa tutaj, ta plastikowa, wykonana poprawnie, aczkolwiek nie do końca rozumiem, po co są te otwory wentylacyjne. Tutaj mamy maglownicę, podobnie umiejscowioną jak w Tesli. Nie jest to rozrusznik. Dobrze. Wygłuszona podłoga, widać, że ten samochód już mocno był testowany, bo to jest egzemplarz testowy, także tutaj gdzie ta osłona, takie wygłuszenie jest pozrywane. To nie jest płaska konstrukcja, to jest taki, nie wiem jak to nazwać, taki filc, coś w tym stylu. Tylne zawieszenie, z kolei bardziej podobne do tego, co znamy z Tesli Model 3, czyli zawieszenie wielowahaczowe. Dodatkowo jest skrętna tylna oś. Także tylna oś ma też tutaj drążki kierownicze, możesz pokazać. Dlatego ten samochód ma bardzo dobry promień skrętu, jak na tak duży pojazd. Także tylna oś jest dodatkowo skrętna. To na pewno jest gigantyczny plus przy tak dużym pojeździe, mieć możliwość skręcania tylną osią. No bo to zwiększa komfort na pewno. Osłony plastikowe. Wykonane poprawnie, aczkolwiek spora część silnika jest wystawiona na działanie jakby zewnętrznych czynników. No i pewnie trochę hałasu też jest, bo to wszystko jest wykonane z takiego hałaśliwego plastiku, ale z drugiej strony jak jechałem w środku pojazdu, słychać tego nie było, więc może to tylko dla ludzi z zewnątrz być słyszalne. Inne trochę miechy, to też możecie się przyjrzeć, że miechy są skonstruowane inaczej, także tutaj mamy tylko miech. Nie mamy tutaj dalszej części amortyzatora, ten miech się opiera na takiej tutaj podstawie, która jest jednocześnie wahaczem, trzymającym tutaj zwrotnicę. No i zaciski w systemie combo, tak, czyli zacisk, czy hamulec główny plus hamulec parkingowy w jednym. To jest takie rozwiązanie, które teraz w zasadzie występuje w większości samochodów. Pamiętamy ze starszych Tesli, że tam to było rozdzielone. Osobno mieliśmy zacisk hamulcowy i osobno zacisk parkingowy. No cóż mogę powiedzieć, komfort jazdy jest gigantyczny, ale jak patrzę na zawieszenie, no to tutaj szału nie ma. Bardzo podobne do tego, co znamy z Tesli. Zresztą nie dziwi to, bo wcześniej Tesla też kopiowała rozwiązania mercedesowskie. Także oni gdzieś tutaj się poruszają na podobnych, jakby to nazwać, na podobnych terytoriach, jeżeli chodzi o logikę ustawiania zawieszenia. Co do obręczy i do samych kół, to tu mamy standardowo 21-calowe kółka. Także spory rozmiar. Przypominam, że największe w Tesli dostępne na tą chwilę to jest 22 cale w Tesli Model X. Więc już na samym starcie mamy trochę do czynienia z większym kołem, ale profil nie jest niski, więc ten samochód też jest bardziej dzięki temu komfortowy. Im większe koło, im większy profil, tym bardziej komfortowa jazda.
Także tutaj zdecydowanie na plus. Dosyć charakterystyczne felgi, jeżeli możesz pokazać. Osobiście kojarzą mi się z latami 80. Nie wiem, czy one mają cokolwiek wspólnego z oszczędzaniem energii, czy nie, to należałoby dopytać. Tarcze hamulcowe, tak z przodu, jak i z tyłu, bardzo klasyczne, nawet nie otworowane. Dodatkowo dodam, że felgi są AMG, także nie byle jakie. Ale z wyglądu osobiście mi się średnio podobają, bo kojarzy mi się właśnie z latami 80. Wtedy, kiedy Mercedes naprawdę coś znaczył na rynku, aczkolwiek tak jak powiedziałem, ja teraz też chciałem odczarować pewną rzecz, którą powiedziałem na zlocie samochodów elektrycznych rok temu, kiedy oglądaliśmy Mercedesa bodajże EQC i powiedziałem, że Mercedes jakby całkowicie zniknie z rynku, albo może nie tyle co zniknie, ale jest archaiczny już, jeżeli nie potrafi sobie poradzić na rynku samochodów elektrycznych. W tej chwili muszę to odszczekać czy odwołać, bo Mercedes naprawdę się stara i walczy o ten rynek. Matka jest bardzo ciężka, jest wydatnie cięższa od tego, co znamy z Tesli. Myślę, że jest wykonana ze stali, ma sporo wytłoczeń, także ta konstrukcja naprawdę waży, no tak na oko, no z 30 kg co najmniej. Także lekka nie jest. Myślę, że dla jakiejś drobniejszej pani mógłby być to problem w ogóle, żeby to otworzyć. Tak wygląda wnętrze przedniego bagażnika, możesz coś trochę bardziej do bliska pokazać. Moje osobiste zdanie jest takie, że to jest marnotrawstwo miejsca. Można byłoby tutaj zrobić dodatkowego franka chociaż na kable i to miejsce tutaj jest zdecydowanie. Konstrukcja mocno tożsama z tym, co znamy z Tesli. Także tutaj mamy kompresor klimatyzacji. Z tyłu za nim jest silnik. Tutaj na dole jest maglownica, także rozmieszczenie komponentów jest bardzo zbliżone do tego, co znamy z Tesli. Nie wiem, czemu dwa zbiorniczki wyrównawcze są. Dlaczego? Czy to są dwa odrębne systemy chłodzenia? To musiałbym się trochę więcej w temat zagłębić. Standardowa bateria 12V. No i zawieszenie pneumatyczne, tak jak w Tesli X, wyprowadzone górą. Także tutaj też nie ma jakichś inżynieryjnych nowinek. Wszystko mamy na wierzchu. Uważam, że miejsce zostało niepotrzebnie zmarnowane. Nie wierzę, żeby kogokolwiek interesowało otwieranie tego i patrzenie na to, co tu się dzieje. Z perspektywy oczywiście serwisowania pojazdu ok, ale z perspektywy użytkownika lepiej, jak tutaj się znajduje miejsce, które można wykorzystać. Dodatkowo w tym egzemplarzu niestety ktoś usunął siłowniki gazowe, a my nawet nie wiemy, jak zablokować to w tym położeniu. Ciekawe też, jak się to otwiera, to mogłabyś pokazać też z tej strony, że tutaj otwieramy jakby klapę z kawałkiem nadkola też. Tak, czyli kawałek nadkola znajduje się w klapie. Tutaj. Jak otwieramy bagażnik, to mamy dostęp do wewnętrznych nadkoli. Taka ciekawostka. Nie robi to na mnie jakieś szczególnie super wrażenie. Więc udało nam się odkryć, jak dolewa się tutaj płyn do spryskiwaczy. To jest całkiem ciekawe, jak w pralce normalnie. O, w ten sposób. Tu mamy wlew płyn do spryskiwaczy. Uwierzcie mi, że naprawdę długo żeśmy szukali. Sprytne. No dobrze, to tyle. Tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o samochód. Jeszcze odnośnie wnętrza, jakby takiej zewnętrznej, aparycyjnej, czy nie wiem, jakby kwestii wyglądu tego auta. Samochód, bryła mi się w miarę podoba. Jest inna, wyróżnia się na tle. Zachowuje też sporo takich elementów klasycznych Mercedesa. Także jesteśmy w stanie z daleka już poznać, że jest to Mercedes. Ale z drugiej strony jest dużo też nowoczesnych rzeczy. Nie do końca rozumiem tą sytuację tutaj, że część błotnika znajduje się w klapie maski. Inżynierowie pewnie długo o tym myśleli, może trochę za długo. Dobrze, pierwsze minuty jazdy EQS-em za nami, także powiedz, jakie jest twoje zdanie na temat tego samochodu. No, widać, że jest bardziej luksusowy niż samochody, które tutaj miałam okazję testować. Bardzo dużo wyświetlaczy, bardzo dużo. Generalnie cała deska tutaj z przodu rozdzielcza, to jest jeden wielki wyświetlacz. Wnętrze ciekawe. Tutaj widzę, że postanowili wykorzystać przestrzeń w bardzo fajny sposób. Nie jest zabudowana cała tutaj ta, jak to się nazywa? Konsola. Nie jest cała zabudowana, tylko u góry jest bardzo praktyczna półka, gdzie można wrzucić graty i pod spodem też jest
dużo miejsca na wrzucenie na przykład torebki, żeby się nie walało nigdzie. Ja jestem zwolennikiem w ogóle braku konsoli, szczerze mówiąc, jeśli chodzi o samochody elektryczne. No ale to już mamy tą konsolę, także lepsze jest szczęście w nieszczęściu, czyli posiadanie takiej wnętrza. Mi się akurat to rozwiązanie bardzo podoba, bo tutaj mogę wrzucić bidon, klucze, telefon, natomiast na dole wrzucić torebkę i nie ma tego problemu, że gdzieś ja później szukam tam z tyłu na siedzeniu pasażera. Przełączamy teraz tryb na sport i zero setka. Mnie co urzekło to cisza, oprócz tego, że klimatyzacja chodzi jakoś relatywnie głośno, wydaje mi się. Mam nadzieję, że nie będzie zakłócała nam nagrania, będę musiał to zobaczyć, bo ostatnio mieliśmy taką wpadkę, za co nas zresztą skrytykowaliście słusznie, więc będę musiał to sprawdzić, ale tak ogólnie samochód jest cichy. Klimatyzacja, nie wiem, czy on tak głośno pracuje, prawdopodobnie nie wiem, czy to jest ilość tych żeberek, czy to, że te kanały wentylacyjne są takie jakby wychudzone i to powoduje, że ten szum jest taki naprawdę bardzo odczuwalny, nie wiem, czy to też słyszysz. Słyszę, tak. No. Próbuję tutaj zmniejszać, słuchajcie, zmniejszam stopień nawiewu, jest na 1, czyli najniższy, cały czas szumi. Zrobię wyłącz, przepraszam, jeszcze tutaj gdzieś jest. Nie jest synchronizowany. Teraz całkowicie wyłączyłam i jest cicho. Tak, i samochód jest naprawdę cichy. No na pewno kwestia wykonania tutaj też dużo robi, bo no, samochód w ogóle jakby funkcjonalnie bardzo przypomina Teslę. Nawet sobie zobaczysz, jak się odpali. O, nawet takie odpalanie tego wszystkiego to też. Mapa. Mapa wygląda też jak w Tesli. Mhm, no nawet chyba lepiej, nie? Tak, bo jest też w trybie 3D, może zobaczyć. O, pyk. I możemy odpalić tryb 3D, czyli trójwymiarowy. Taki, że się poruszamy tak jakby... O, w ten sposób. I to, co przy teście do setki, to mam wrażenie, że bardziej mnie wjadło w fotel. Bo on jest taki... Bo ten samochód jest trochę bardziej kanapowy. On jest taki... No, to te... Jakieś takie na zagubkach, ale to chyba jest akcesorium. Nie, to jest kurde. Mam nadzieję, że to nie jest wyposażenie. Nie, to jest chyba akcesorium jednak. No, jakoś to trzeba pewnie czyścić. No. Więc samochód jest bardziej luksusowy i taki trochę zawieszenie ma takie bardzo komfortowe. Bardzo, on jest taki bujany trochę. I dostojny taki. Jak się też skręca, to są potem tak. Czuć ciężar, ale z drugiej strony czuć, że to zawieszenie go mocno unosi. Także on jest. No to nie jest auto o sportowym zacięciu. To jest samochód luksusowy, przynajmniej aspirujący do luksusowego. Nie wiem, czy nie ma sportowego zacięcia, bo mówię, no wniosek. Przyspieszenie ma spore, tak. Przyspieszenie ma spore, no ale nie jest to żadna Tesla 3 Performance czy tego typu historie. Poza tym w Tesli te wrażenia czujemy bardziej dzięki temu, że ona skrzypi, skrzeczy i stuka, a tutaj tego nie ma. A tutaj? No jedyne co, to podoszeczki, że tak powiem, niwelują efekt uderzenia głową w zagłówek przy przyspieszaniu, także jest... Ciekawe. No wnętrze jest takie bardzo mercedesowskie, to później pokażę na przebitkach, ale... Tutaj widzę, że chyba LEDy są jakieś, tak? To jest podświetlenie. Tak, jest taka, tak, jest taka LEDowy, taki pasek LEDowy, który informuje nas o tym, czy auto jest włączone, czy wyłączone i tego typu historie. Zmienia kolory, tak? Zmienia kolory. Trochę... Ja osobiście nie lubię aż takich wybajerzynych klimatów. Widzę, że ma dużo przycisków na kierownicy. Dużo, ale to jest, no tak, no na pewno zdecydowanie więcej niż Tesla. Aczkolwiek... No w ogóle to jest dużo przycisków, bo tu jest jakiś przycisk do... To jest do sterowania funkcjami włączanie pojazdu, multimedia, jakieś tutaj dodatkowe rzeczy, zaraz zobaczymy. Jakieś takie funkcje menu, tryby sportowy itd. itp. No i tu jest głośne ściszanie, głośność multimedium. Taki dotykowy, taki nie wiem jak to nazwać, taki touch panel troszeczkę. Ładna kierownica uszyta, biała. Z białym klaksonem, w środku oczywiście z airbagiem. No, wnętrze jest wysmakowane, co tu dużo mówię. Wysmakowane. Z wyjątkiem tutaj też pokażemy wam później, z wyjątkiem tego nawiewu, który jest taki... Ale to jest Mercedes, a oni te Mercedes zawsze tak nie. Nie pasuje mi to tutaj zupełnie. Trochę przypomina mi tego Smarta. Też miał to takie... No tak, ale to w Smarcie to wyglądało jak Multipli, a tutaj to wygląda jak... No tutaj kurczę... to nie pasuje do tego. Dobrze, teraz włączyłem autopilota właśnie w EQS-ie, puszczam kierownicę i zobaczymy, jak będzie się zachowywał. Trzyma się pasa,
trzyma się wyznaczonej prędkości. Ja tą prędkość ustawiłem na niedużą, żeby nie wariować. O, już się dopomina, żebym złapał kierownicę. Rączki zaczynają migać na czerwono, ale na razie żadnych akcji nie podejmuję. Także zobaczymy, co będzie dalej. Nadal daje mi te komunikaty, w ogóle zwiększył prędkość. Ciekawe. Teraz wydaje dźwięki. Ale wszystko robi nadal jak trzeba. O, teraz zaczął zwalniać, zwalnia. Ale być może dlatego, że poprzedzający samochód też zwalnia. A, awaryjne zatrzymanie jest inicjowane. O, pas nawet się napinają. Awaryjna się włączyła? Tak. To widzę przed oczyma, ekranik, heads up display, sekundę. O, teraz go widzicie. I on mi pokazuje prędkość, pokazuje mi funkcję autopilota, czy tam tempomatu. O, zgubiłem. A i pokazuje mi też znaki drogowe. Także na przykład jak wjechałem w strefę zamieszkania, to mi pokazał znak drogowy strefy zamieszkania. Cisza i cisza. To już we wcześniejszym Mercedesie, jak żeśmy kiedyś z Eminą testowali EQC chyba, już nie pamiętam dokładnie, który model, taki starszy model Mercedesa, to właśnie to nas uderzyło, czyli cisza we wnętrzu. Naprawdę ten samochód jest cichy w porównaniu do Tesli. Wnętrze robi piorunujące wrażenie, takie na pierwszy rzut oka. W sensie powiew luksusu jest duży. Wiadomo, skóra, szary z czarnym. Ogromne wyświetlacze, to co mówiła Patrycja też. I naprawdę, naprawdę są one ogromne. De facto ma się wrażenie, że cała przednia konsola jest jednym wielkim wyświetlaczem. Tak naprawdę są to trzy wyświetlacze, czyli dwa klastery. Czyli klaster mój z zegarami. Klaster dla pasażera, na którym będziemy później zastanawiać się, co tam uruchomić. No i taki jakby ekran centralny, na którym widzimy nawigację lub inne podstawowe funkcje samochodu. Designersko fajnie wykończony samochód, znaczy fajnie. No ja tak jak powiedziałem, ja nie lubię przekombinowanych rzeczy i tutaj trochę takie przekombinowanie jest, ale no jednak muszę oddać, że robi to wrażenie. Nawet jeżeli wygląda na lekko przekombinowane, to wygląda to dobrze. Oczywiście pozostałości po samochodach spalinowych, czyli nie wiem, włączanie światła na przykład z tego pokrętła tutaj na dole, no to jest jakiś totalny archaizm, nie rozumiem tego zupełnie. Tego co my widzimy z kabiny, a ja jakby ze środka, jak nami rzuca. Mięciutko jest. Oczywiście nie ma takiego zawieszenia, które by powodowało, że będziemy cały czas że tak, w idealnej pozycji i w ogóle nie poczujemy nic, co się dzieje, ale tutaj stuków, puków nie słychać. To jest taka wyboista wolna droga, nie daleko nas. Jeżeli jest nam wygodniej tutaj testować, robić jakiś troszeczkę większy dołek. No, elegancja. Jest dużo takich poprzecznych skoków. Mimo wszystko samochód całkiem przyzwoicie sobie z nimi radzi. W mojej ocenie oczywiście. Porównując do tego, czym dotychczas jeździliśmy, to naprawdę jest to jeden z najlepszych samochodów pod tym względem, jeżeli chodzi o ciszę w środku i zawieszenie. Druga sprawa, muszę też pochwalić za zasięg, bo tak jak widzę, jak mi schodzi zasięg, no to możemy powiedzieć, że test zawieszenia zdany na piątkę. Albo na szóstkę, bo tak naprawdę tak to powinniśmy oceniać od 1 do 6. Zobaczcie pasy, one są podświetlone na czerwono, a jak je zapniemy, to nadal świecą na czerwono, ale się napinają, nie, nic się nie zmienia, nadal się świecą na czerwono, ale są przynajmniej podświetlone, także w razie czego trafimy. Wiecie, że czasami ciężko znaleźć, szczególnie z tyłu, jak się zapina foteli. Widzę też, że ekran centralny ma no, bardzo podobny funkcjonalnie do tego, co znamy z Tesli. Abstrahując tylko od tego, że na przykład w Tesli nie musimy cały czas patrzeć na to, co się dzieje z klimatyzacją, a tutaj tego się już nie da chyba zminimalizować, nie. Także ilość, ta grubość paska, która jest zdefiniowana na klimatyzację, jest już jakby predefiniowana i tego nie da się zmienić. Myślę, że wystarczyłoby mi widzieć na tej szybie prędkość i ewentualnie ograniczenie. Ograniczenie to jest fajne. Nie, ale jest jeszcze jedna rzecz, której ty teraz nie widzisz. Ja to widziałem, jak korzystałem z autopilota, jadąc tam z firmy. Tam jest taka funkcja, że jak jedziesz na autopilocie, to on ci pokazuje,
w formie takiej jakby linii odległość do samochodu, który jest przed tobą. I to naprawdę fajnie, robi fajne wrażenie. Wyświetlacz na szybie powoduje, że nie ma potrzeby spoglądania tutaj, tak? Odrywania tego wzroku, bo po prostu się jedzie i nie trzeba spoglądać w dół. Tak, takie augmented reality. Tak? Tak, tylko w tej chwili, może dlatego, że na prowadzę pierwszy raz, jestem za mocno skupiona właśnie na patrzeniu na to, a nie na to, co się dzieje na drodze. To, co zauważyłam, to bardzo, bardzo mocno trzeba trzymać wciśnięty pedał hamulca na światłach, na czerwonym, bo jak tylko lekko odpuszczam, to on mi, to dosłownie lekko, to mi rusza. Bardzo mi się podobają te ciche migacze, bo jednak w sesji to one są takie strasznie głośne. Akurat stoimy na przejeździe tak kolejowym i teraz mogę dużo się posłuchać tego, co z tą klimatyzacją się dzieje. Miałeś to słychać chyba tutaj lepiej. Tak trochę dźwięk, jakby się woda gotowała w czajniku tak. Z gwizdkiem. I powiem wam, że klimatyzacja akurat w tym samochodzie jest, nie wiem, czy to ze względu na te kratki wentylacyjne, czy cokolwiek innego, jest naprawdę głośno. Już próbowałem to wyciszać na różne sposoby. Jedyna możliwość jakby całkowitego wyciszenia to jest po prostu wyłączenie. Tak wygląda obraz z tylnej kamery, znaczy z kamery cofania, przepraszam bardzo. Także i mamy też te 360 stopni, dopracowane dosyć. Nie jest obraz taki pośrodkowany jak w innych samochodach, także wygląda to wszystko fajnie i płynnie. No ale mimo wszystko ten obraz z Tesli, gdzie mamy kamery boczne, wydaje mi się trochę lepszy. No poczekaj, a to... zobaczcie, co tu możemy zobaczyć. Takie wizualizacje nawet. Czyli jest nałożony rzeczywisty obraz, tak? No. Mhm, dokładnie tak. Jeszcze rzeczywisty obraz tego, jak daleko znajdujemy się od poszczególnych, jak widzisz, przeszkód. Mhm. Także, no, Mercedes. Chciałabym wam to pokazać, że w momencie, jak wjeżdżam na szybie, wyświetla mi się i to jest fajne, to mi się podoba. Nie wiem, czy to zobaczycie, bo to jest tak malutkie. O, proszę, tutaj widać, ile gdzie mam miejsca przy wjeżdżaniu, tak? Bardzo fajne to jest. No, ułatwienia w tym samochodzie przy parkowaniu, wjeżdżaniu w jakieś ciasne pomieszczenia, to jest rewelacja. Teraz jadę do przodu, a widok z kamery pokazuje mi, co gdzie mam. Fantastyczne. Tutaj jeszcze raz, ponieważ jest akurat wieczór, dobra pora, więc jeszcze raz wam pokażę, jakie tu jest niesamowite oświetlenie w tym samochodzie. Normalnie mega. Dla porównania wyłączam. Proszę bardzo. Cały tył oświetlony. Przejdźmy do parametrów technicznych podstawowej wersji Mercedesa EQS 350. Nasza wersja była akurat wersją premium, natomiast my się odniesiemy do wersji podstawowej. Długość pojazdu to 521 cm, szerokość zaś to 212. Jest to więc duży pojazd. Aczkolwiek koło zawracania tego pojazdu wynosi mniej niż 12 metrów. Zawdzięczamy to głównie temu, że również skrętna jest tylna oś, także jest to imponujący wynik jak na tak wielki pojazd. Moc pojazdu to 215 kW, czyli 292 konie mechanicznej. Przypominam, że w wersji podstawowej. Przyspieszanie od 0 do setki to 6,6 sekundy. Prędkość maksymalna, zapewne ograniczona, to 210 km na godzinę. Moment obrotowy 565 Nm. To oczywiście, jak przypominam, że dostępne od samego początku. Użyteczna pojemność baterii wynosi prawie 91 kWh, więc jest to bardzo duża bateria. Dodatkowo zasięg deklarowany to 601 km i muszę powiedzieć, że podczas testu zużycie energii nie było zbyt duże i jest szansa, że ten samochód jest w stanie osiągnąć bardzo podobny wynik. Średnie zużycie energii to 17,7 kWh na 100 km, co jest też całkiem realistyczne w stosunku do tego, co udało nam się osiągnąć podczas testu. Przejdźmy teraz do innych parametrów, czyli do masy własnej. Masa własna wynosi 2390 kg, ładowność wynosi 520 kg, a dopuszczalna masa całkowita prawie 3 tony. Jeżeli chodzi o ładowanie pojazdu, to dysponuje on złączem CCS i możliwość jest ładowania do 200 kW, natomiast ładowarka pokładowa pozwala nam ładować z mocą 11 kW. Mam nadzieję, że udało nam się pokazać wszystkie wady i zalety oraz ogólnie przedstawić wam ten samochód. Mówię o Mercedesie EQS. Mi osobiście samochód się podoba. Uważam, że Mercedes idzie w dobrym kierunku, także jeszcze raz odszczekuję moje słowa sprzed roku. Myślę, że Mercedes nie trafił w ślepy zaułek. Myślę, że Mercedes idzie w dobrą stronę. Pozostaje mi tylko powiedzieć: oglądajcie, subskrybujcie, lajkujcie i wspierajcie nasz kanał.